Pomniki polskiej historii są wspólnym dziedzictwem obecnych i przyszłych pokoleń. Utrzymanie ich świetności jest kosztowne, ale to inwestycja w kształt polskiej tożsamości. Ile kosztuje ochrona polskich zabytków i dlaczego trzeba o nie walczyć? O tym Jakub Wojtanowski. Historia perły Dolnego Śląska rozpoczyna się w 1330 roku. Bolko II Świdnicki, wnuk polskiego króla Władysława Łokietka, wpadł na pomysł, aby ufundować tą wspaniałą świątynię i położył wtedy kamień węgielny. Świdnicka katedra onieśmiela swą wielkością. Nad wejściem głównym znajduje się ogromnych rozmiarów gotyckie okno. Gdybyśmy je położyli na ziemi, moglibyśmy rozegrać mecz piłki siatkowej. Świątynia sama w sobie jest piękna, ale skrywa też liczne dzieła sztuki. Wymienienie tylko tych najcenniejszych zajęłoby kilka minut. Wiadomo, że trzeba ją odnowić, bo przecież przez tyle lat nie było żadnych inwestycji w środku. Na rewitalizację katedry decyzją ministra kultury przeznaczono 17 milionów złotych ze środków unijnych. W trakcie prac konserwatorskich wszystkie obiekty zostaną tu zdigitalizowane i udostępnione w tak zwanym wirtualnym muzeum. Turysta wchodzący do katedry będzie mógł na smartfonie oglądać te wszystkie szczegóły, które są niewidoczne z dołu, ponieważ są bardzo wysoko. Ochrona zabytków finansowana jest z wielu źródeł. Polska przykłada cały czas dużą wagę do ochrony dziedzictwa, bo to jakby nie patrzeć, jest depozyt. Sam resort kultury na ten cel przeznacza ponad 150 milionów złotych rocznie. I dużo i mało, no dużo dlatego, że zwiększyliśmy o 50% ten fundusz ministerialny na zabytki, a mało, bo wciąż potrzeby są olbrzymie. Z prośbą o wsparcie co roku zwraca się około 2000 podmiotów. Budżet pozwala pomóc nieco ponad 1/4 z nich. W tym roku jeszcze zwiększyliśmy te wydatki.